Dowiedzieliśmy się, że Pani Wysadzimy nie chciała jednego z głównych świadków, który wszystko widział, czego rozwoju, co się działo na Górkach Czechowskich. Tak jak ja mówiłem wcześniej, to jest paźnia, której po prostu pochowano tutaj ludzi z roku Mazanku, z roku MKWD, a oprócz tego jest tutaj pochowano ludzi, którzy byli na Mazanku. Właśnie takim głównym świadkiem jest pani Halina, która dokładnie mieszkała w tym samym domku, w którym teraz jesteśmy. I jako młoda, 11-letnia córka i jej siostra Janina Kania, proszę Państwa, obserwowali to. A wiecie, kogo poszukiwali? Poszukiwali swojego ojca i dziadka, którzy byli uwięzieni na Majdanku. Patrzyli tutaj ze strefy, po prostu na to, co się działo. To pani Halino, chciałbym pani udzielić tego głosu, żeby pani to widziała. Co pani widziała, jak pani słyszała, jak pani to odczuła to wszystko. Ale chciałbym też powiedzieć jedną taką rzecz. Bo zatem, narodowy, pani, Proszę Państwa, ja pokażę Państwu te zdjęcia, jak potraktowano grób pani Heleny. Jak potraktowano grób dziadka Michała na ulicy Niemieckiej. I proszę Państwa, pani Halina chciała zbudować to miejsce pozwolone. Ale proszę pani, proszę Państwa, nie wiem, dlaczego tak. A przykrości podczas tworzenia za tym pomniku na przynajmniej dużo, nie będę mówił na razie, ale konstrukcja jest na tym obecnie. Oddaję głos Pani Pani. Pani Pani ma, niech Pani opowie, co to po prostu Pani miała. Ja jestem jak moja dziecka, to jest dziecka na po prostu. Ja
Panie, dzięki za tych, którzy przebywali, bardzo dziękuję. Bo tak jak Pan mi kiedyś mówiłaś, że tak do tego nie jest. I tak jak prosiliście, i z tego, ośmę na drugie, i z swoim sercem. Może Pani pokazać, czy jest miejsce, po prostu będzie to na studiowania, między innymi tutaj. No i wiem, że mówiła Pani mi kiedyś o sławnym miejscu tutaj. Tak, to o miejscu, ja tam byłam w miejscu, to na ten miejscu. Tak,
Thank you.
przychodzi na wszystkich, ten Pan tak mądry. Wielką odwagą, będzie mógł wytrzymać się dobrym. Więcej, mądry się właśnie ten, tak samo mądrym się z tym Pan wyjątkiem w tym czasie, i w czasie tej drzewa, który został z dwoma tylko drzewnymi, ponieważ lepszy zamierza się wyczerpany, a oni rozbili ten stał Bóg i po prostu zwrócili ten stał portalę z Bogiem. Oni byli na stronie z interakcji duchową, ale po prostu oni byli po prostu bardzo smutni, bo zginął miejsce leżał tam, tam walczyli z tym, z królewem stres i z całej szczęści właśnie prosimy mojego Ojca i na Pana wielu wybrę i tutaj się z nim rozwojem dzielimy moje życie w sprawie tego dnia i właśnie tam mówię, że to jest wyszczenie, to jest wyszczenie, to jest taki samolot, że to jest wyszczenie, że to jest wyszczenie, 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 to jest Thank you.
chciałem tylko zapytać, bo mówiła pani o broni, która była. Czy mamy rozumieć, że chodzi o to ogrodzenie w Dąbce postawione w tym roku i w ramach tego tam był wiatr, tak? Czy nie możemy przyjąć, że to było tak, jak gdyby tym obszarze, a że tuż poza tym obszarem, po prawej stronie? Thank you.
wzajemnie, bo gdyby nie pan, potem nie byłoby nas. Gdyby nie wy, to nie byłoby nas. Chcemy przekazać tę prawdę do tej Warszawy, również następnym pokoleniu. Kontakt temat, który miło spotkamy w tej